Klaudiusz, dużo walki, dużo emocji. Szkoda, że nie udało się tego meczu skończyć w komplecie, ale jeden punkt chyba cieszy. Na wstępie chciałbym podziękować całemu zespołowi za to, że nie zwątpili i że grali do końca. Wiemy, że gdy przeciwnik jest w przewadze, nie gra się łatwo. Szkoda tej drugiej żółtej kartki, na pewno nie miałem takiego zamysłu. Wiadomo, no, walczyłem o piłkę, z tego słynę, lubię walczyć, nie odstawiam nogi. No i no co, no, mogę jedynie wyciągnąć wnioski z tego. Niepotrzebnie też ta dyskusja na początku. Myślę, że to był błąd duży sędziego na tą pierwszą kartkę, ale niepotrzebnie się odzywałem, mogłem się normalnie ustawić i kontynuować grę. Antycypując, jeżeli byś nie dostał tej drugiej żółtej kartki, myślisz, że byliśmy w stanie tą Unię dzisiaj pokonać? Myślę, że gdy byliśmy w mniejszej ilości graczy na boisku, to na pewno stworzyliśmy też jakieś sytuacje, więc jakby ta jedna osoba więcej była na boisku, myślę, że raczej tych sytuacji byłoby więcej. Myślę, że to nie był zły mecz w naszym wykonaniu. No, Unia też postawiła nam dosyć trudne warunki, nie oszukujmy się. To jest też zespół, który już trochę gra na tym szczeblu trzecioligowym. Ale ten punkt myślę, że trzeba szanować, bo 30 minut w 10 to nie jest tak wcale prosto grać. Teraz odchodząc od samego spotkania, ty już jesteś w Bełchatowie jakiś czas, rozegrałeś kilka spotkań, zdarzył się jakiś drobny uraz. Jak ty się wkomponowałeś, jak ty się czujesz w tym momencie w szatni? Myślę, że czuję się bardzo dobrze, chłopaki bardzo dobrze mnie przyjęli, atmosfera jest bardzo dobra też, myślę, że to jest poparte wynikami, dlatego też ta atmosfera rośnie i no i co, liczę na to, że będzie jeszcze lepsza. Mam kolegę, z którym byłem w Rzeszowie, z Hubertem, mieszkam z nim i, no i tak naprawdę od początku trzymamy się razem, więc wiadomo, no tutaj jak mam drugiego kolegę u boku, to też pewniej się czuję w tym mieście, no i tyle mogę powiedzieć. Przemek, zacznę od końca. Czy dla ciebie z perspektywy wydarzeń boiskowych to był plus jeden punkt, czy strata dwóch punktów? Myślę, że zdecydowanie strata dwóch punktów. Tak, gramy u siebie i zawsze chcemy tutaj wygrywać i grać o trzy punkty. Sytuacje po bramce na 1-0 były też, żeby strzelić drugą bramkę i troszeczkę uspokoić. No, dziś tego zabrakło. Rywale strzelili bramkę z rzutu karnego, no i potem już no, wyrównana gra była. Coś tam staraliśmy się stworzyć sytuację, oni tak samo, więc można powiedzieć, że dla nas to strata dwóch punktów. Ty chyba ze swojego występu możesz być zadowolony, bo strzeliłeś bramkę. Trochę zamieszania pod bramką Unii jednak robiłeś, więc chyba na dobre znowu wskoczysz do pierwszej jedenastki. Znaczy, no ja jestem zadowolony z tego, że strzeliłem bramkę, ale przede wszystkim nie jestem zadowolony, że nie zdobyliśmy trzech punktów, bo o to mi chodzi, żeby drużyna wygrywała, zdobywała trzy punkty, a przy tym bramki dodają taką dodatkową motywację. Mimo wszystko punkt jest punkt, remis to nie porażka i wciąż GKS pozostaje drużyną niepokonaną, bo lider się potknął w Sieradzu. No, to dopiero jest siódma kolejka, jeszcze jest dużo, dużo gry. Wiadomo, punkcik do punkcika zawsze tam coś daje w końcowym rozrachunku, więc gramy dalej. Teraz też ciężki mecz na ciężkim terenie i postaramy się wywieźć trzy punkty z tego. Właśnie za tydzień wycieczka do Grodziska Mazowieckiego. Pogoń w ten weekend nie grała. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla Was w tamtym meczu, że rywal będzie jeszcze bardziej wypoczęty? Nie, myślę, że jakiegoś większego znaczenia to nie będzie miało. My mamy teraz, jesteśmy cały czas w rytmie. Oni może wręcz przeciwnie, dla nich to zadziałać, że nie mają meczu, nie są w rytmie meczowym, więc myślę, że dla nas żadnego znaczenia to nie ma. No i już tak odchodząc od wydarzeń boiskowych, parę znajomych twarzy się pojawiło w drużynie Unii. Miałeś okazję zamienić parę słów z Dawidem Dzięgielewskim, z Szymonem Łapińskim? Tak, gdzieś znamy się tutaj z występów w GKS-ie w wcześniejszych latach, ale też i obrońca Kuba Bartosiński, z którym razem gdzieś tam w kadrach młodzieżowych Łódzkiego Związku graliśmy i też mam dalej z nim bardzo dobry kontakt, więc kilka znajomych twarzy było dzisiaj na boisku. Dawid, zacznę może od końca, bo obserwowałem Cię, jak schodziłeś z boiska. Byłeś chyba mocno niepocieszony, że dzisiaj nie udało się na GKS-ie wygrać. No tak, z boiska wydawało mi się, że byliśmy, no wiadomo, graliśmy w jednego w przewadze i przez ten pryzmat gdzieś tam taki remis traktuje trochę jak porażka. Mieliśmy, no wiadomo, GKS też gdzieś tam kontrował, bazował w drugiej połowie głównie na kontrze, my gdzieś tam trochę w pozycyjnym i szukaliśmy tej bramki w ten sposób, ale się niestety nie udało. Remis, no dla nas to ten remis, no mówię, przez pryzmat tego, że gdzieś tam graliśmy w przewadze i gdzieś tam to posiadanie piłki i wykreowane sytuacje było, wydaje mi się, po naszej stronie. No i dlatego trochę taki niedosyt.
Co sobie pomyślałeś, jak wyszedłeś tutaj na tą murawę? Bo spędziłeś tutaj rok, myślę, że to był dobry rok, ja przynajmniej tak wspominam współpracę z tobą. A co w twojej głowie się pojawiło, kiedy znów wybiegłeś na murawę GieKS Areny? No od razu jak wszedłem właśnie tutaj do szatni, od razu wróciły wspomnienia i gdzieś tam przypomniały mi się te twarze, które gdzieś tam w tej szatni były, i to były fajne twarze. No i super, no ten dreszczyk takiej emocji wrócił i mówię, nawet wspomniałem nie tylko z szatni, tylko nawet jak się wszedłem na początku na boisko, bo wszedłem najpierw obejrzeć się, przespacerować przed meczem, no to super sprawa i w ogóle jestem w szoku, że tak fajnie tutaj ludzie przychodzą i kibicują, ten doping jest cały czas, tak jak był wtedy, to była wyższa liga i tak dalej, a to dalej to miasto żyje tym sportem. Fajnie, miło to widzieć. A twoje takie najlepsze wspomnienie z GKS-em Bełchatów? Najlepsze wspomnienie z GKS-em? No, każdy mecz wygrany tutaj tak naprawdę był jakimś tam fajnym wspomnieniem. Jeszcze jak dokładałem bramkę, to już w ogóle gdzieś tam ci kibice i tak dalej skandowali, to bezcenne. No, jednak jak się, bo dłuższy czas gdzieś tam, teraz jak byłem w Legii, to tam wiadomo, w drugiej Legii to nie ma tych kibiców na rezerwach. W Unii Skienice gramy cały czas tak jakby, bo teraz dopiero doszedłem, do Skienic wróciłem, że tak powiem, to gramy na wynajętym stadionie, bo nas się buduje, to nie czujemy tych kibiców, a tutaj gdzieś tam to jest ta strefa kibicowska, jest doping, chłopaki żyją tam i kibicują, i to jest właśnie fajne. To co w sporcie, w każdym klubie gdzieś tam na jakimś poziomie powinno być, tu jest naprawdę na fajnym.